Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Szybcy i Wściekli. W tym odcinku aż 4 bitwy zobaczycie na mapie Mittengard dwoma czołgami premium, niemieckim S-35 oraz radzieckim T-127. Pierwsze 3 bitwy pokażę Wam z prędkością razy 2, a czwartą no, z normalną prędkością zobaczycie dlaczego. Na początku gracz o niku Rainer 211 właśnie na niemieckim czołgu średnim premium S-35. Ten czołg charakteryzuje się dobrym pancerzem jak na swój tier, ponieważ jeżeli chodzi o wieżę, 56 z przodu, 46 po bokach i z tyłu, a jeżeli chodzi o kadłub, 36 z przodu, 36 po bokach. Jak widać już 12 HP tylko zostało, ale dał radę przykontować. Już zniszczone 4 czołgi. Piąty czołg już zaraz ulegnie zniszczeniu. Tutaj założył kolega Golda. No i jeszcze specjalista. Tak jest. I niecałe 2 minuty bitwy i już jest koniec bitwy. Teraz zobaczycie mecz na czołgu lekkim radzieckim T-127. Gracz o niku Mordor Sniper pokaże Wam, jak można właśnie na tej mapie robić szybkie i wściekłe bitwy. Od razu zaflankował prawą stronę. No i zobaczymy, co tu się stanie. Jak widzicie, 5 czołgów, 6 czołgów, 7 czołgów, wszystko prawie ma do wyboru, do koloru. Już pierwszy czołg zniszczony, drugi czołg zniszczony i trzeci czołg już namierzony. Jak widać, tyle dostał strzałów na pancerz, a jak na razie prawie full HP. Już 4 czołgi zniszczone. Jeżeli chodzi o pancerz, tutaj ten pancerz naprawdę jest bardzo fajny, jak na trzeci tier, 40 z przodu, wieży i kadłuba, 30 po bokach oraz 30 z tyłu. Naprawdę trzecie tiery, jak widać, niektóre nie mogą spenetrować pancerza tego radzieckiego czołgu. W zasadzie dopiero minęły 2 minuty, już jest po bitwie. Zobaczymy, czy uda się 8, tak jest, a może 9 zniszczyć. Chyba tak, ponieważ już artyleria została właśnie zniszczona, czyli 9 zniszczonych czołgów w 2,5 minuty. Znowu S-35, PZ-S-35, niemiecki czołg średni trzeciego tieru. Nie powiedziałem jednej rzeczy, on niestety ma matchmaking do 5 tierów, więc na trzecich tierach rządzi, ale no jak go rzuci na 5, no to już nie porządzi za bardzo. Tym razem gracz o niku Royo TV. W pierwszej bitwie było 6 zniszczonych czołgów. O, tutaj ciekawostka, patrzy się, co koleś robi. Powiercił się trochę, oczywiście dostał w dupę. W drugiej bitwie 9 czołgów, czyli wychodzi na to 6, 9, teraz plus 3, powinno być 12. Zobaczymy, może się uda. Jak na razie 2 zniszczone czołgi i Royo TV niszczy następne pojazdy. Royo TV, ale mam nadzieję, że to chyba nie ten Royo Kumpel Roka z YouTube'a. Następny czołg, 5, 6, już też żadnych szans nie ma. Czyli w zasadzie 1,5 minuty już specjalista. Ale Royo się oczywiście nie poddaje. Jedziemy dalej. I już mamy 7 czołg. Następny coś próbuje zadziałać, nic nie zrobi. 8 czołg. I teraz już 9 czołg i 10 czołg, czyli leci niesamowicie. Depresja tego działa w tym czołgu jest fajna, bo minus 10 stopni, chociaż na trzecich tierach to się tam nie przydaje. Mamy 11 zniszczonych czołg i Royo leci po 12 czołg. Jak widać, dopiero minęły 3 minuty i Royo zrobił niesamowity wynik. Zobaczcie, 1700 obrażeń i 12 zniszczonych czołgów. No i ostatnia, czwarta bitwa. Tym razem już bez prędkości razy 2, z normalną prędkością, ale to zobaczycie dlaczego. Gracz Janio z klanu HS. Zaraz Wam pokażę, jak doświadczony gracz
co może zrobić właśnie na Mittengardzie właśnie czołgiem T-127. Na początku spokojnie przysnajpił sobie coś tam, żeby przycelować zaspanych graczy, którzy zostali na bazie. No i pierwszy zniszczony czołg Jania. No i tutaj już do przodu, bez żadnych tam, jak widać, tyle pocisków wystrzelił w niego wrogi pojazd bez żadnej penetracji. No i Janio, już dwa zniszczone czołgi, jedzie dalej. Czyli tak, w pierwszej bitwie mieliśmy 6 zniszczonych czołgów, w drugiej bitwie 9, w trzeciej 12. To tutaj musi być jeszcze więcej, no ale zaraz zobaczycie. 3 zniszczone czołgi przez Jania. Jak na razie całe HP zachowane. No i następne czołgi. Spokojnie. W ogóle powiem wam, że muszę zacząć grać chyba na trzecich tierach, bo ostatnio gram tylko i wyłącznie na wyższych tierach. No i niestety nie mam okazji pogrania na tej fajnej mapie Mittengard. No i po prostu... ja na przykład rozegrałem ponad 40 tysięcy bitew, ale cały czas marzę o medalu Rossieni. No i chyba na tej mapie mogłoby mi się udać, gdybym trochę pograł na tych trzecich tierach. Kolega Janio, już 8 zniszczonych czołgów. Minęło dopiero 2 minuty bitwy. Już 9 zniszczony czołg. Janio oczywiście... prawie full HP zachowane, więc brnie do przodu. 10 czołg. Teraz już trochę uważniej, ponieważ zostało mu tylko 130 HP, więc poczekał, aż przyjedzie wsparcie. Jak już wsparcie przyjechało, to ruszył do przodu. No i mamy 11 zniszczony czołg. 2,5 minuty minęło, 12, no i jeszcze mamy 2 czołgi do zniszczenia. Zobaczymy, czy się uda Jani zrobić medal Rossieni. 27 HP zostało. Trzymamy kciuki. O, niestety, jest, 13 zniszczony czołg. Słuchajcie, dopiero minęło 3 minuty. Zobaczymy, czy się Jani uda zrobić medal Rossieni. No i teraz już wiecie, że tak, jest medal Rossieni w 3 minuty i 10 sekund. Słuchajcie, oczywiście kolega, który rozegrał poprzednią bitwę, miał więcej obrażeń niż Janio, ponieważ 1700, tutaj tylko niecałe 1200, tylko, no albo aż, ale... to jest najszybszy medal Rossieni, 3 minuty 15 sekund, zarejestrowany w ogóle na jakichkolwiek stronach z powtórkami. Czyli Janio w 3 minuty zrobił medal, o którym ja marzę. No i wielkie gratulacje. No i tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się.